W zasadzie to już chyba nie muszę komentować wczorajszych wydarzeń politycznych, bo w przypływie wieszczego natchnienia skomentowałem je przecież zanim jeszcze do nich doszło, czyli we wczorajszym filmie, we wczorajszy poranek. Ale mimo wszystko wokół orzeczenia dwóch trybunałów, właściwie jednego trybunału i jednej pani sędzi, czyli naszego Trybunału Konstytucyjnego i pani sędzi Rosario de la Puerta z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nawygadywano tyle głupot wczoraj, że jednak wymaga to komentarza, choćby nawet krótkiego. Zacznijmy od byłej premier pani Ewy Kopacz. Otóż pani Ewa Kopacz powiedziała w wywiadzie dla radia coś takiego, że jeśli polska konstytucja rzeczywiście sprzeczna jest z prawem unijnym, jak mówi Trybunał Konstytucyjny, to możemy tylko dwie rzeczy zrobić, a mianowicie albo zmienić konstytucję, albo wyjść z Unii Europejskiej. Oczywiście to drugie pani Kopacz uważa za całkowicie niemożliwe, nie do przyjęcia, więc wniosek dla niej jest prosty. Tymczasem bzdura oczywiście. Jest trzecie wyjście najprostsze. Wystarczy, że Unia Europejska będzie przestrzegać traktatów, któreśmy z nią podpisali. Bo cały problem polega na tym, że od kilku lat organa unijne łamią unijne prawo. I robią to otwarcie, robią to bezczelnie, robią to po to, żeby rozepchnąć się w swoich kompetencjach i metodą faktów dokonanych, czyli tak zwanym prawem kaduka, poszerzyć swoją władzę tak bardzo, żeby Unia Europejska z organizacji państw, które scedowały część swoich uprawnień na wspólne organa po to, aby prowadzić wspólne polityki w określonych obszarach, chce zmienić się w oberpaństwo, w którym będzie rząd europejski ponad rządami państw narodowych i sąd europejski ponad konstytucjami państw narodowych. W tym jest problem. Jeśli Unia Europejska by przestrzegała tych traktatów, któreśmy podpisali, nie ma potrzeby niczego zmieniać. A jeżeli Unia Europejska jest dzisiaj zupełnie czym innym, to należałoby rozpisać nowe referendum i spytać Polaków jeszcze raz. Nie tak jak pytano w 2004, czy jesteś za tym, żebyśmy weszli do organizacji międzynarodowej, która nie będzie ingerować w nasze wewnętrzne sprawy, nie będzie nam narzucać nic światopoglądowego, politycznego, tylko będzie opierać się na trzech przepływach, trzech wolnościach, o których tu wielokrotnie mówiłem, przepływu kapitału, towarów i usług i pracowników. I to jest kwestia kolejnej bzdury wypowiedzianej przez pana Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, który lament podniósł, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego rujnuje to, za czym cały naród głosował. No panie Bodnar, ja już pomijam to, że 13 milionów z 31 milionów uprawnionych to nie jest cały naród, ale kiedyż to ten naród głosował za tym, żeby jedna hiszpańska z przeproszeniem lampucera na zasadzie swojego widzimisię mogła w Polsce kazać zamknąć elektrownię i wyłączyć cały system bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i jeszcze dziesiątki tysięcy ludzi pozbawić pracy z dnia na dzień, albo na przykład zamknąć polskie sądy i unieważnić polskie ustawodawstwo w dziedzinie sądownictwa. Nie wyrokiem. Bo nie wyrokiem, bo to, co pani Rosario de la Puerta ogłosiła, to przecież nie jest wyrok, to jest zabezpieczenie. Proszę zwrócić uwagę skądinąd na taką sprawę, że wnioski zostały złożone ponad pół roku temu. Wyrok spodziewany jest no kiedyś tam, może za miesiąc. I teraz nagle, ni stąd, ni zowąd, wyskakuje pani wiceprzewodnicząca TSUE i wydaje jednoosobowo zabezpieczenie a conto wyroku, którego jeszcze nie ma. Rozumiem, gdyby takie zabezpieczenie wydano natychmiast po złożeniu wniosków, żeby zapobiec czemuś tam, ale jeżeli to się pojawia ponad pół roku później, to przecież gołym okiem widać, że prawo nie ma tu nic do rzeczy, że to jest tylko i wyłącznie polityka. Po prostu. No, pan Bodnar jeszcze inne głupoty naopowiadał, zresztą w chórze z innymi, i to jest chyba najważniejsza rzecz, którą trzeba dzisiaj powiedzieć.
cały chór TVN-ów, wór profesorów, mędrków rozmaitych, zapewniających, że to jest oczywiste, bo jest oczywiste, że oni tak mówią, to jak oni tak mówią, że jest oczywiste, to jest oczywiste, że prawo unijne jest ponad prawem polskim. Cały ten chór zawył, że oto będzie polexit, że jeśli Polska orzeka, że Unia Europejska ma kompetencje zgodnie z traktatem lizbońskim wyłącznie w tych dziedzinach, które kraje członkowskie jej przekazały, a nie w tych dziedzinach, gdzie taki TSUE, na przykład prawem kaduka, wydał w pewnym momencie orzeczenie, że wszyscy sędziowie na terenie Unii Europejskiej są sędziami europejskimi i podlegają im, a nie swoim państwom. Więc takie. Poza tym wydanie wyroku, że poza tym, co wolno Unii Europejskiej, nie ma kompetencji, że to jest polexit, że wyprowadzają nas z Unii Europejskiej i tak dalej. No, przepraszam, prosto, krótko, powiedzcie to każdemu lemingowi. Niemcy niedawno dokładnie to samo orzekły. Unia Europejska ma tyle kompetencji, ile ma zapisane w ujednoliconym tekście traktatu lizbońskiego plus traktatów poprzednich. I nic więcej. To orzekł niemiecki sąd konstytucyjny. Tam się nawet Komisja Europejska odgraża, że ukaże za to Niemcy, ale już widzę, jak się odważą Niemców za cokolwiek ukarać. Francja. Jakiś miesiąc wcześniej sąd konstytucyjny francuski, odpowiednik naszego Trybunału Konstytucyjnego, orzekł, że nie ma prawa TSUE się wtrącać w to, co nie jest w traktatach wymienione, i tu chodziło o kartę praw człowieka, na którą się TSUE powołuje, jak najbardziej, znacznie bardziej niż w sprawie Polski czy Węgier, ponieważ chodziło o sprawę, do jakiego stopnia państwo francuskie ma prawo inwigilować obywateli. Otóż TSUE stwierdził, że on będzie orzekał, do jakiego stopnia ma prawo i że nie ma prawa, a państwo francuskie powiedziało, żeby TSUE zajął się czym innym, ponieważ nie ma żadnych uprawnień o tym rozmawiać. Hiszpania. Hiszpania z kolei w kwestii też ważnej immunitetu europosła, którego aresztowano za separatyzm, TSUE go kazało wypuścić, a sąd hiszpański orzekł, że TSUE nie ma żadnych kompetencji w tej sprawie. Dania, Włochy, Rumunia, to już mam sześć państw, pewnie jakbym pogrzebał, to bym znalazł jeszcze drugie sześć, ale to nieważne. Te wszystkie państwa orzekły dokładnie to samo co Polska. I teraz mówić, że skoro Polska orzeka to, co orzeka, co orzekły Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i jeszcze pomniejsze kraje, że to oznacza polexit, to jest kolejne wycieranie sobie gęby nonsensownym hasłem. Nie, to nie jest polexit. Niestety, i tu muszę użyć tego słowa, niestety to jeszcze nie jest polexit. Dlaczego? Bo najważniejsze wydarzenie wczorajszego dnia. Ogłoszony został nowy plan Unii Europejskiej. 3200 stron, ileś tam artykułów, paragrafów, 3200 stron planu konkretnych ustaw, które zamierza Unia Europejska narzucić, żeby w 2050 roku osiągnąć tak zwaną neutralność klimatyczną, czyli zero emisji CO2. Jedna wielka bzdura, o której mówiłem już wielokrotnie. Gdyby chodziło o to, żeby nie emitować CO2, to po prostu budowano by elektrownie atomowe. Tymczasem Unia Europejska blokuje rozwój energetyki atomowej, zwłaszcza w Polsce. Nawet ostatnio Zieloni robili jakąś manifestację przeciwko energii atomowej. Zieloni przeciwko najczystszej ekologicznie energii, jaka jest, prawda? Głupota kompletna, temat na film osobny. W każdym razie, gdyby o to chodziło, budowano by elektrownie atomowe, bo to jest jedyna energetyka zeroemisyjna. Co się robi? Buduje się wiatraki, które są jedną wielką hucpą i więcej szkody z nich jest dla środowiska niż pożytku, a energetyki żadnej. Dodatkowo, jak już tu kiedyś tłumaczyłem ten mechanizm, zwiększają one emisję CO2, wcale jej nie zmniejszają. A po drugie, na wodór się Unia Europejska przestawi na wodór. Wodór, jak w 2018 udowodnili polscy naukowcy na konferencji klimatycznej w Katowicach z Akademii Górniczo-Hutniczej z Katowic, taki raport tam prezentowano, wyprodukowanie 1 kg wodoru powoduje emisję co najmniej 8 kg CO2. Taka to jest walka z emisją CO2. Ona jest taka, że gdyby istniało coś takiego jak złoża wodoru, i gdyby Polska miała na przykład trzecie co do wielkości złoża wodoru na świecie, to wtedy pan Timmermans by ogłaszał
taki plan energetyczny, który by zakładał totalną karbonizację i odejście od wodoru, żeby Polska musiała swoje złoża zamknąć i żeby tak czy owak musiała korzystać z energii niemieckiej wytworzonej z węgla, bo mniej więcej tak samo ona jest emisyjna. Jedna wielka bzdura z tym CO2, ale jak się wczytać w ten plan? To za mało czasu, już nie chcę Państwu 30 minut zajmować, może to kiedyś zrobimy. Proszę samodzielnie zobaczyć. Skutki tego planu to jest, jak to ładnie nazwał Łukasz Warzecha, zielony komunizm. Ale komunizm niekoniecznie w sensie ideologicznym, tylko komunizm w takim sensie, w jakim mojemu pokoleniu się słowo komunizm najbardziej kojarzy, czyli kolejki, nędza, wieczny niedostatek, wieczny brak wszystkiego. Ten plan ogłoszony przez Timmermansa zakłada takie działania w Europie, które muszą się skończyć ruiną gospodarczą Europy, ogromnym podniesieniem kosztów życia, ogromnym podniesieniem cen energii, która już jest tak potwornie droga przez te ideologiczne szaleństwa rzekomej walki z katastrofą klimatyczną. Ogromne podniesienie cen surowców wszystkich, uderzenie straszliwe w rolnictwo, właściwie zniszczenie w ogóle dla Polski, to już jest totalna rozpierducha. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć lemingom, nie tylko tych sześć krajów albo więcej, które wymieniłem, które orzekły już to samo, co polski trybunał wczoraj orzekł. Znaczy, on go to orzekł już w 2005 roku, ale wczoraj to jeszcze po raz enty potwierdził. Tutaj też nie wierzcie kłamstwom, bo na przykład jak pan profesor Sadurski czy inni chodzą po tych TVN-ach i kłamią, że tutaj trybunał orzekał, czy traktaty unijne są zgodne z polskim prawem, a przecież wcześniej orzekał, że są zgodne, a teraz ten, jak to oni mówią, pseudo-trybunał orzekł, że nie są. Nie, to nie było przedmiotem rozmowy. Traktaty unijne są zgodne z polskim prawem. Chodzi o to, że są nieprzestrzegane i że orzeczono, że polecenia TSUE przysyłane przez panią de la Puerta są niezgodne z traktatami. To orzekł właśnie Trybunał. No ale, jak powiedziałem, kłamcy z profesorskimi tytułami tutaj szaleją. Ostatnio właśnie, zwłaszcza szermując tym kłamstwem o polexicie, którego to polexitu niestety nie ma. A powinien być, bo nowy zielony ład ogłoszony przez pana Timmermansa, czyli po prostu zielony komunizm, taki zielony późny Gierek, to właśnie to oznacza kolejki do sklepów, ogólny niedostatek wszystkiego, ogólne zubożenie europejskich społeczeństw. I tu, powtarzam, jest druga rzecz, którą trzeba lemingom powiedzieć. Ich nikczemność, tych targowiczan, tego, co wygaduje pan Sadurski, tego, co wypisuje pan Matczak, wzywając do sądy, do tego, żeby ignorowały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, co jest rokoszem po prostu, za który powinno się karać sędziów sprzeniewierzających się systemowi prawnemu w Polsce. To wszystko, co oni wygadują, motywowane jest takim głębokim przekonaniem formacji lewicowo-liberalnej, że Unia Europejska to jest dobrobyt. I warto wyrzec się polskości, warto wyrzec się suwerenności, warto cisnąć to wszystko do diabła, bo dzięki temu będziemy jakby tak jak dzikusy w Rzymie. Wprawdzie stracimy niepodległość, a po co nam niepodległość w dzisiejszych czasach, to się nie liczy, ale oni nam wybudują akwedukty, ale oni nam ustawią, dadzą nam swoje prawo, podzielą się z nami wszystkimi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Ta murzyńskość leży u podstaw znikczemnienia tak zwanej elity, która w tej chwili bezczelnie, już po prostu bezwstydnie opowiada się przeciwko polskiej niepodległości i domaga się, żebyśmy wyrzekli się naszej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Otóż drugie dno w tym jest takie, że oni albo kłamią cynicznie, licząc po prostu na obrywy, że się nachapią w tej Unii Europejskiej, albo są po prostu durniami, którzy nie widzą rzeczy oczywistej, że Unia Europejska to już nie jest dobrobyt, a za kilka lat tym bardziej będzie to po prostu bieda i nędza, bo Unia Europejska nie jest osobnym globem, co oznacza, że jej wysiłki klimatyczne, nawet gdyby zostały uwieńczone spełnieniem tych ambitnych celów w 2050 roku, są i tak bez sensu, bo skoro emituje poniżej 10% CO2 na świecie, a jak ostatnio cytowałem dane z amerykańskiego think tanku Carbon Tracker, 600 elektrowni
węglowych, nowych, o mocy 300 gigabajtów powstaje tylko w 5 krajach Azji. Więc cokolwiek tu Unia, nawet gdyby wygasiła całą swoją emisję, a nie wygasi, bo ta emisja po prostu w większości zostanie przeniesiona właśnie do krajów azjatyckich czy do innych krajów. Nawet gdyby nie było tak, to i tak to nic nie zmieni w wypadku klimatu. Ale to, że Unia Europejska nie jest osobnym globem, nie jest wyspą, to także oznacza to, że wprowadzenie w życie tych wszystkich, nawet 1/3 tych chorych pomysłów, które wczoraj ogłoszono, będzie oznaczać degradację Unii Europejskiej w stosunku do wzrastających potęg Azji, wobec tak zwanego BRICS, wobec południowej Ameryki nawet. Po prostu sprzedając się Unii, nie sprzedajemy się jakiemuś wielkiemu bogaczowi, który się z nami swoim bogactwem podzieli. Znowu po prostu jest to wejście w taką nową inkarnację czegoś na wzór Związku Sowieckiego, czyli organizacji czy superpaństwa europejskiego, które jest przeżarte absurdalną ideologią i w imię tej ideologii chce obalić prawa ekonomii, których się obalić nie da. Już żeśmy to ćwiczyli. Po co nam to? Po co nam ta nędza? Lewica, liberałowie powołują się z głębokim przekonaniem na to, że Polacy chcą Unii Europejskiej. Są głęboko przekonani, rozpętując tę histerię wokół rzekomego polexitu, że dzięki temu wygrają, bo Polacy nie chcą polexitu, bo Polacy chcą Unii Europejskiej. Może i tak, ale dlatego chcą, że nie wiedzą jeszcze, jaki jest związek między Unią Europejską a cenami wywozu śmieci, a cenami prądu, a cenami wody, a cenami odprowadzania ścieków, a wszystkimi innymi cenami, drożyzną ogólną i płynącą właśnie z zachodu, degradacją cywilizacyjną. Jak pewnego dnia sobie to Polacy uświadomią, to cała ta tak zwana elita lewicowo-liberalna, opierająca się wyłącznie na haśle posłuszeństwa wobec Unii Europejskiej, nie przetrwa już ani jednego dnia.